Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Mamy koniec miesiąca, a ulubieńców bardzo dawno, w zasadzie 2 miesiące, nie było na moim kanale, więc czas na małe podsumowanie. Polecę Wam dzisiaj i pielęgnację, i kolorówkę, ale też pojawi się kilka niekosmetycznych propozycji, takich top of the top, które towarzyszyły mi przez ostatnie 2 miesiące, także muszę o nich opowiedzieć. Zapraszam. Przede wszystkim na pierwszy ogień genialny kosmetyk polskiej marki KOI i tutaj jest polska marka, która podpisuje się jako Rich Cosmetics i to jest właśnie dla mnie coś, co tę markę definiuje. Jak użyłam tych produktów, to wiedziałam, to zadziała, to będzie działać. Wiecie, że ja uwielbiam takie bogate produkty, które nakładam i nie znikają mi zaraz twarzy i nie widzę rezultatu. W ręku mam właśnie kosmetyk, który chyba najbardziej przypadł mi do gustu, bo to jest dwufazowy serum. Składa się oczywiście z dwóch części, wiadomo. Pierwsza z nich to bardziej wodnista, przezroczysta, odpowiada za nawilżenie i tu jest wysoka zawartość kwasu hialuronowego. Natomiast w tej oleistej mamy olej z awokado, rokietnika i marchwi. Ale to nie wszystko, bo mamy tu też tutaj śliwkę kakadu. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest owoc o bardzo wysokiej zawartości witaminy C, więc w serum oczywiście znajdziemy też witaminę C, która odpowiada za co? Za pozbywanie się przebarwień i za to, że nasza skóra jest taka promienista, świeża i odżywiona. Także serum nawilża, odżywia i sprawia, że nasza skóra jest właśnie taka, jak po witaminie C. Ja uwielbiam ten efekt. No i właśnie nakładając te serum, ja wiem, że to będzie działało i że będzie skóra odżywiona, nawilżona, a jednocześnie właśnie przebarwień się pozbędę. No wiadomo, że teraz jest taki okres, kiedy potrzebujemy nawilżenia. Cały rok potrzebujemy nawilżenia, ale jesteśmy po lecie, gdzie było naprawdę gorąco, dużo słońca, ta skóra często jest przesuszona. Poza tym na pewno wiele z nas starało się spędzać długie godziny w klimatyzowanych pomieszczeniach, więc to też nie sprzyja, więc pamiętajcie, nawilżenie, a idzie jesień. Będziemy włączać ogrzewania, więc będzie jeszcze gorzej, także jeżeli szukacie fajnego, nawilżającego, odżywczego serum, to ja serdecznie Wam właśnie to polecam. Oczywiście można je stosować samodzielnie, uzyskamy przepiękny efekt też takiego lekkiego rozświetlenia dzięki właśnie rokietnikowi, ale ja oczywiście stosuję tak, że dla mnie serum to jest kosmetyk, który wędruje pod krem i tak właśnie go używam, ale tak jak nakładam, to mam od razu tę przyjemność, że to jest bogate i nawilżające. Jeżeli macie ochotę przetestować i spróbować, to mam też dla Was 15% zniżki na kod ASIA15. Na kosmetyki KOI też zostawię Wam wszystkie informacje w opisie, także jak ktoś ma ochotę, zachęcam. No oczywiście po lecie walczymy z przesuszeniem, ale ja też walczę z jeszcze jedną rzeczą. Na pewno jak mnie śledzicie na Instagramie, to wiecie. Po ciąży, po zaprzestaniu karmienia chyba w zasadzie, problem wypadających włosów dopadł i mnie. Chyba zupełnie normalna sprawa, hormony się zmieniają, wszystko się reguluje w organizmie, te włosy wypaść muszą. Ale pomyślałam, nie będę tak biernie siedzieć i patrzeć, jak wypadają, bo wypadały przeokrutnie, garściami. Były wszędzie, na dywanie, na ziemi, pod prysznicem, w rękach Hani, wszędzie. Więc stwierdziłam, czas zacząć działać. Zapytałam Was o Wasze rekomendacje, bo Wy zawsze wiecie, zawsze pomożecie właśnie na wypadające włosy. Poleciłyście sporo rzeczy. Ja wybrałam stworzyłam sobie zestaw, którego używam. Może nie będę tego rozparcelowywać, tylko opowiem właśnie o wszystkim, co robię. No i oczywiście pierwsze, co tu suplementuję biotynę. Nie wiedziałam, czy mi brakuje tej biotyny, czy nie. Suplementuję biotynę z Biotebalu. No i teraz tak, suplementacja i kosmetyki sprawia to, że włosy mniej wypadają. Może już po prostu wszystkie wypadły, ale ja naprawdę tutaj zaczynam mieć ogromne ilości baby hair, co bardzo mnie cieszy. Oczywiście to nie stało się z dnia na dzień, tylko to był długi proces, który oczywiście nadal trwa. Ale co ja robię? Rano? Nie, codziennie. Praktycznie codziennie myję włosy szamponem przeciw wypadaniu włosów z Biotebalu. Oczywiście biorę tabletkę biotyny i używam odżywki z Biotebalu. Dodatkowo co któryś dzień, niecodziennie, psikuję sobie we włosy i wcieram wcierkę z jantaru, to też polecany przez Was produkt, odżywka, wcierka z wyciągiem z bursztynu, no i dodatkowo jeszcze dokładam olej arganowy, który jak wiadomo również ma takie właściwości. No i te cztery kosmetyki
plus biotyna, plus systematyczność sprawiły, że właśnie z moimi włosami jest coraz lepiej i zaczynam wierzyć, że coś z tego będzie, bo baby hair są. Czyli o ile Hania nie wyjmie mi z głowy, nie wyrwie mi z głowy tego, co mi jeszcze zostało, no to jestem na dobrej drodze do uzyskania satysfakcjonujących efektów, także dziękuję Wam za polecenia. No naprawdę tu się dziać zaczyna, także jestem przeszczęśliwa, więc jeżeli szukacie czegoś do wypadających włosów, wiem, że mnóstwo z Was ma z tym problem, albo miało też problem, no bo tych poleceń były setki, to być może takiego zestawu właśnie warto spróbować. Nie jestem pewna, co zadziałało najlepiej z tego wszystkiego, więc po prostu opowiadam o całym zestawie. I jeszcze jedna rzecz do pielęgnacji, która pojawić się tu musi. Już nieraz widzieliście na moim kanale maskę złuszczającą z Elbiotiki. To jest absolutnie moja ulubiona maska złuszczająca do stóp. Ale teraz odkryłam złuszczające napiętki. Czyli coś, co zakładamy tylko na piętę, czyli tam, gdzie u mnie przynajmniej ta skóra jest zawsze najgorsza. Czyli nie musimy już robić maski na całe nogi. To jest po prostu wygodne. Nie ma potrzeby złuszczać tej... No nie wiem, gdzie tam jest delikatna skóra. No na stopie jest delikatna skóra, a napięcie jest... niestety nie. Także jeżeli też macie taki problem ze skórą napięta, to ja polecam Wam spróbowanie tego. Jeżeli po prostu nie chcecie zakładać całej maski i złuszczać z całych stóp skóry, no to może warto te zapiętki przetestować. Oczywiście działają genialnie, po kilku dniach wszystko się łuszczy, odpada i stopa wygląda tak, jak wyglądać zawsze powinna. Niestety u mnie tak nie jest. Także zapiętki, nowy wynalazek w miarę, mam wrażenie, bardzo fajnie. No to teraz mogę przejść do kolorówki na pierwszy ogień palety. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, co mam dzisiaj na oku, to mam Glambox edycję już 13 i jest to koral. Chyba ulubiona moja ostatnio paleta, na pewno ulubiona z Glam Shopu, a pojawiło się ich ostatnio sporo. Oczywiście sięgałam i też do Łapacza Snów, mogliście to widzieć, i do Neon Pastele, ale dla mnie koral jest paletą przede wszystkim kompletną, troszeczkę szaloną, ale kompletną, bo mamy tutaj i turbo pigmenty, więc jest błysk, i jasny mat, to dla mnie musi mieć paleta kompletna, i ciepły brąz. Ale też możemy właśnie troszeczkę poszaleć, bo już jest i ten koral, i tutaj ten liczy, i aster, i jest trochę niebieskiego, także jeżeli szukacie czegoś kompletnego, albo nigdy nie próbowaliście cieni od Hani, wiecie, że ja ją uwielbiam, to serdecznie polecam Wam właśnie na pierwszy ogień spróbowanie tej palety. Bo genialna jakość i znajdziemy tutaj wszystko, czego potrzebujemy, przy czym jak chcemy, możemy zaszaleć. Także dla mnie genialna sprawa. Bardzo sobie cenię takie właśnie kompletne palety, w których znajdę wszystko. Biorę tylko to i wiem, że wyczaruję fajne rzeczy. Kolejna paleta, która bardzo przypadła mi do gustu, ale to też na pewno wiecie i za każdym razem, jak mam nią zrobiony makijaż, to bardzo często pytacie, co to jest. I to jest Evelyn Angel Dream, czyli drogeryjna półka, dostępna w każdym Rossmanie, mam nadzieję w większości. Mamy tutaj lusterko i mamy tutaj sporo cieni, z którymi też już można poszaleć. Bo tak jak mówię, jest troszeczkę błysku, jest też troszeczkę koloru. Ja uwielbiam ten Angel Heart, czyli czerwony cień na dolną powiekę, a na górze pobawić się z brązami. Troszeczkę konturowania, idealne właśnie odcienie do konturowania, do przyciemnienia, no i błysk, ten chyba Golden Dust. To jest moim ulubionym błyskiem. Co prawda ten Angel Wings mógłby być troszeczkę jaśniejszym matem, no ale cóż zrobić. Genialna paleta, jeżeli czegoś takiego szukacie, to ja Wam bardzo, bardzo polecam. No oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam turbo pigmentów plusów. Jeżeli do tej pory wydawało mi się, że turbo pigmenty błyszczą się bardzo, to plusy błyszczą się o wiele, wiele, wiele bardziej. Bo tutaj mamy brokat turbotem. No, turbo błysk, sama Hania tak o nim mówi. Bardzo mocno zwracają też Waszą uwagę. Zawsze jak mam to na powiece, to jest szał, ciał i milion pytań, co to jest. Tutaj to już musimy nakładać oczywiście na klej, bo inaczej ani róż, bo to po prostu trzeba przykleić, bo tutaj faktycznie jest domieszany brokat. Ale jeżeli jesteście srokami i kochacie błysk, tak jak wiele, wiele z nas, to koniecznie musicie tego spróbować. Chociaż jeden kolorek, sama nie wiem, który. Dla mnie świetny jest ten sztos, chyba najczęściej go używałam, i ten obok, synonim złota.
Także jeżeli pytałybyście mnie, który, ale chyba, że Wam się podoba inny, wszystkie genialne, tylko tak jak mówię, trzeba kleić i najpierw to, a później makijaż twarzy. No właśnie, przechodząc do makijażu twarzy, to podkład, który też dzisiaj mam na sobie i po który chyba najczęściej sięgałam, takie mam wrażenie, to Liquid Control, czyli lekki, a jednocześnie kryjący podkład, bardzo wodnisty, przez to właśnie niewyczuwalny na twarzy, nieobciążający, nie robiący efektu maski, a przy tym wygląda pięknie, no to skóra jest ujednolicona, nic nie widać, wszystko przykryte. Och, genialne. Właśnie tutaj mamy Liquid Control, to sama nazwa nam mówi, że tu bardzo, bardzo jest wodniście i cieknąco. Mamy też pipetę, zobaczcie, to leci jak woda. Ja uwielbiam takie wodniste podkłady, no bo właśnie one dają wtedy to poczucie lekkości i to, że nie mamy na tej twarzy aż tyle. Oczywiście przy takim wodnistym podkładzie możemy sobie budować te krycie, więc ja mam dzisiaj chyba na sobie dwie warstwy, dalej nie czuję się obciążona, a ta twarz wygląda naprawdę świetnie. Dalej przy Eveline będąc, przechodzę już do konturowania. To Wam ostatnio już nawet pokazywałam w tym rossmanowskim filmie. Glow and Go Bronzing Powder, czyli genialny bronzer. Nie taki zwykły do konturowania, ale właśnie do przybrązowienia twarzy, ale też nie taki zwykły do przybrązowienia twarzy, bo nie jest absolutnie ciepły. Ja mam w kolorze 02, chyba komuś odpisałam, że mam 01, ale ja mam jednak Jamaica Bay, czyli 02. I to jest taki bronzer, który nadaje naszej twarzy trójwymiarowości. Sprawia, że ona nie jest taka płaska, przez to, że mamy tutaj takie lekko błyszczące, satynowe wykończenie. Nie bójcie się takich bronzerów, bo to nie jest błysk, bo to nie jest brokat, bo tym nie konturujemy tak typowo. Super, właśnie takie satynowe, trójwymiarowe. I to samo ma bronzer z Golden Rose. A to trio z Golden Rose, Nude Look, jest całe genialne. Jeżeli szukacie jakiegoś dobrego trio, w którym będzie właśnie taki bronzer do ocieplenia twarzy i do nadania jej konturu i tej trójwymiarowości, bardzo polecam, bo róż też jest świetny i rozświetlacz jest przepiękny. I dzisiaj właśnie to trio mam nałożone i jestem z tego super, hiper zadowolona. A jeżeli szukacie tylko różu, to ten z serii Nude Look z Golden Rose też jest genialny. Bardzo trwały, ładnie wygląda. No i znowu mamy tutaj produkt wypiekany, więc o takim lekko satynowym wykończeniu, więc znowu nie uzyskamy tego efektu płaskiej twarzy, który nikt nie chce. Także super. Generalnie mam wrażenie, że ta seria z Golden Rose Nude Look wypadła świetnie. Zwłaszcza, że wiele osób po prostu szuka takiego naturalnego looku. Jeżeli ktoś się zastanawia, co ja mam dzisiaj na ustach, to mam to. Czyli Velvety Matte Lip Color w kolorze Nude Look, nie, 01. Just Nude, po prostu. I to jest płynna pomadka, która zastyga, ale jest ultra lekka. To nie jest to, co te produkty Kiss Proof, które zastygają i gdzieś tam niektórzy ich nie lubią, bo mówią, że robią skorupę. Nie, 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 to jest absolutnie pracujące na ustach, plastyczne, praktycznie powiedziałabym, że niewyczuwalne. Nie jest tak trwałe jak Kiss Proof, ale jest bardzo trwałe, no bo jednak zastyga. Także jeżeli szukacie czegoś w takim kolorze, zastygającego, płynnego, a jednocześnie nieobciążającego, myślę, że tak przy dłuższym używaniu może przesuszać i jak ktoś ma dużą tendencję, ale tak generalnie jak nie macie tendencji do przesuszania, to to Wam krzywdy nie zrobi, bo to jest właśnie takie welwetowe, tak jak sama nazwa mówi. Natomiast jeżeli macie tendencję do przesuszania i nie lubicie tych zastygających produktów, no to Perfect Matte Lipstick, czyli taka tradycyjna pomadka w przepięknym kolorze też, 01 Coral Nude, przypadnie na pewno Wam do gustu. U mnie już ma taki charakterystyczny wyrobiony przeze mnie dziubek, znaczy używana i lubiana. No i jeszcze najlepsza na świecie kredka do brwi musiała się tu pojawić, czyli Precisely My Brow Pencil. Absolutnie niezbędne narzędzie do tego, żebym sobie wyrysowała dół brwi i zrobiła tutaj tę kreskę przy brwiach, gdzie nie posiadam brwi. Tak, i od czasu, kiedy używam tej kredki plus mieszam sobie na początku z czymś innym, moje brwi wyglądają znośnie. To jest najlepsza, precyzyjna kredka, jakiej do tej pory używałam. Zużyłam już kilka opakowań i ciągle do niej wracam. Nowość na rynku, która bardzo mi przypadła do gustu, czyli pędzle Hakuro z serii J. Najnowsza seria, pędzla też. Bardzo szeroka gama, na dodatek w dwóch rozmiarach,
w zasadzie w dwóch długościach trzonków. Możecie sobie wybrać albo dłuższe, albo krótsze. No i tak jak mówię, seria J, gdzie włosie pochodzi z Japonii, czyli to jest najlepsze włosie i to czuć. Miękko, wygodnie i po prostu super, super przyjemnie. No i co jeszcze? Nasza polska marka Ihakuro, patrząc tak na światowy rynek pędzli, wcale nie jest takie drogie, także jeżeli szukacie jakiegoś genialnego pędzla, oczywiście najbardziej będę Was zachęcać do tych pędzli do blendowania, chcecie uzupełnić swoje zbiory o jakiś genialny pędzel, z którego na pewno będziecie zadowolone, po wielu myciach nic się z nim nie stanie, bo ja pędzle Hakuro mam od wielu, wielu lat, oczywiście nie te, ale generalnie, to warto się skierować w tę stronę, tak. Tak wyglądają opakowania, tak wyglądają, wygląda część pędzli w zasadzie. Chyba nie mam swojego ulubionego, ale widzicie, wszystkie brudne, wszystkie cały czas w użyciu. Genialna sprawa. W ostatnich miesiącach, oczywiście dzięki dziewczynom z YouTube'a, a w zasadzie no Maxi i Agnieszce Janoszce, odkryłam metodę klejenia rzęs od dołu, bo tak mi się to podobało. Jak to jest, że tego paska nie widać, że to wygląda tak lekko i naturalnie, jakby to były ich naturalne rzęsy, a to jednak są klejone rzęsy. I Agnieszka, jeżeli chcecie, to świetnie tę zasadę tłumaczę, więc ja mam tu jako ulubieńców w ogóle metodę klejenia rzęs od dołu, jak i rzęsy z Blended oraz z Ardell. Czyli rzęsy niedrogie, a naprawdę fajne. Dzisiaj mam przyklejone Ardell Demi Luvis Black i one są świetne, tak samo jak Demi Wispies, ale te z Blended, gdzie jest druga? No właśnie. Te z Blended też sprawdzają się genialnie. To jest kilkanaście złotych, a efekt jest naprawdę wow. Jeżeli szukacie kleju, bo do klejenia od dołu kleju musi być specyficzny, to ten z H&M polecany przez dziewczyny też u mnie świetnie się sprawdza. No i co jest niezbędne przy tej metodzie, to zalotka. Ja ostatnio dzięki marce Ilu odkryłam właśnie ich zalotkę, która kosztuje 7 zł, a robi to co zalotka, którą miałam wcześniej z Emit Makeup, która kosztowała prawie 100 zł. Czyli jeżeli szukacie fajnej zalotki za naprawdę niską cenę, to ta z Ilu moje oczekiwania spełnia w 100%. Mój prezent urodzinowy stał się ulubieńcem, ale sama sobie go zażyczyłam i tak naprawdę chodził ze mną od dawien dawna i zobaczcie ile już użyłam. Jo Malone, tutaj mam akurat 30 ml, zapach, który marzył mi się właśnie już od dawna, Blackberry Bay. Pozwolicie, że się psiknę. Absolutnie świeży i taki orzeźwiający, energetyzujący zapach, ale on nie jest absolutnie słodki. Już Wam mówię, co ma w środku. To, co jest najbardziej wyczuwalne, to jeżyna, liść laurowy, grapefruit i cedr. I to jest właśnie, kurczę, no trzeba to powąchać, wiadomo, z zapachami zawsze tak jest. Ale jeżeli lubicie coś, co jest bardzo orzeźwiające, niesłodkie, nieprzytłaczające, cytrusowe, ale nie aż tak mocno i lubicie generalnie, jak w perfumach jest jeżyna, to koniecznie musicie to sprawdzić. Ja się psikam tym bez opamiętania. Niestety wody kolońskie Jo Malone nie są jakoś bardzo trwałe. Mam o wiele trwalsze perfumy w swoich kolekcji, ale dla tego zapachu, och, mandarynkę i bazylię też uwielbiam. W ogóle Jo Malone robi tak genialne połączenia, że jeżeli kiedyś będziecie koło Douglasa, koniecznie sprawdź. To teraz mam 4 niekosmetycznych ulubieńców. Dajcie koniecznie znać, czy właśnie dorzucanie takich niekosmetycznych do kosmetycznych Wam się podoba. I tylko 4, ale to są takie, wiecie, perełki, takie sztosiwa, które towarzyszą mi właśnie cały czas. Po pierwsze Camilla Läckberg i to już przeczytałam. Teraz jestem w trakcie kolejnej części, już praktycznie kończę, Kamieniarz. Zaczęłam czytać znowu książki. To, że to są kryminały, są to kryminały, ale czytam i bardzo się cieszę. No i w tym roku przeczytałam 4, więc nie jest taki zły wynik, zwłaszcza, że w zeszłym roku nie przeczytałam żadnej. Jeżeli lubicie czytać książki albo chcecie powrócić do czytania książek, bo tak jak ja, nie wiadomo dlaczego zrobiła Wam się przerwa, chcecie się wciągnąć w historię, chcecie poczytać kryminał, ale taki ludzki kryminał, bo tam też przeplatają się właśnie losy bohaterów z części do części, bo to jest saga, nie wiem już ilotomowa. Ja, tak jak mówię, jestem w 3. tomie
i mam zamiar czytać dalej. No wiadomo, mamy tutaj morderstwa w tle, rozwikłanie, zagadki. No jest to takie trochę poplątane, od połowy książki już zaczynam sobie zgadywać i dywagować, jak ta historia mogłaby się zakończyć. Jeszcze nigdy mi się nie udało, ale może kiedyś zgadnę. Wciągające, mam takie dni, że no po prostu nie potrafię od tego odejść, ale wiadomo, dziecko, dom, YouTube, więc raczej czytam sobie po prostu wieczorami. Ale jeżeli szukacie naprawdę fajnej lektury na wieczór, na jesienne wieczory, to Kamila Läckberg, mam nadzieję, że tutaj nic nie przekręcam. Skandynawska pisarka, szwedzka w zasadzie tak naprawdę, mistrzynia skandynawskiego kryminału, książki dla dzieci. To bardzo polecam, tylko właśnie też polecam zwrócić uwagę na to, żeby czytać po kolei, no bo jednak jest to jakaś tam saga i ci bohaterowie nam się tutaj pojawiają z części do części. Nie oglądam zbyt dużo przez to, że zaczęłam czytać i naprawdę wolę sobie wejść do łóżka, położyć się z książką, ale udało nam się obejrzeć w zeszłym miesiącu Czarnobyl, no bo to już było tak głośno o tym Czarnobylu, już Amerykanie krzyczą, kręćcie kolejną część, kolejny sezon, że w końcu mówię, dobra, obejrzyjmy ten Czarnobyl, zwłaszcza, że miał naprawdę dosłownie kilka odcinków i bardzo Wam polecam. I tak naprawdę bez śmiechów, kichów chciałabym, żeby powstała kolejna seria, nie o Czarnobylu, tylko która znowu przedstawi jakąś taką tajemniczą katastrofę. Właśnie, brzmi jak Amerykanka, która myśli, że to science fiction. Nie, mamy tutaj prawdziwe życie, zero fikcji, przedstawioną niestety prawdziwą sytuację, która miała miejsce, tak? Podane fakty, podane to, co się działo. Uczmy się historii i fajnie, że możemy się jej uczyć w taki sposób, gdzie ona jest fabularyzowana, podawana w takiej formie przyjemnej, wciągającej niesamowicie. No bardzo smutne jest to, że to jest faktycznie historia oparta na faktach i że takie rzeczy zadziać się musiały, ale chyba właśnie przez to człowiek siedzi jeszcze w większym napięciu i jeszcze z bardziej rozdziawioną buzią. Czarnobyl generalnie bardzo dobre opinie zbiera. No i jak jeszcze nie widzieliście, to polecam. Tak, bo powinniśmy, mam wrażenie, takie historie znać. A ludzie w moim wieku, którzy urodzili się już po Czarnobylu, wiedzą, że Czarnobyl był, wiedzą, jakie przyniósł skutki, wiedzą, kiedy był, ale stamtąd dowiecie się o wiele, wiele więcej. No i właśnie tak jak mówię, chciałabym, żeby powstał kolejny sezon o jakiejś takiej kolejnej złej rzeczy. To bardzo źle brzmi. O nauce historii w ten sposób. To teraz muzycznie. Wiecie co? To jest dla mnie też niespodzianka, bo tutaj będzie Taco Hemingway. I proszę tego nie skreślać od razu, gdyż ja nie słucham tego rodzaju muzyki, jakikolwiek to jest rodzaj muzyki. Raczej bardziej w stronę rapowo, hip-hopową, chociaż pewnie tutaj zaraz fani Taco Hemingwaya mnie zjedzą. No nie są to ballady, chociaż właśnie ta płyta najnowsza ma taki lekko balladowy wydźwięk. Ja się oczywiście skusiłam jakby na przejście do tej płyty przez Dawida Podsiadło, którego bardzo, bardzo lubię. No i tak się zaczęło od jednej piosenki, i druga, i trzecia, i czwarta, i piąta. I cała płyta pękła. I pękła tak fajnie. Bardzo młody, zdolny człowiek, ale jednocześnie bardzo wrażliwy na to, co się wokół niego dzieje i bardzo spostrzegawczy i tak celnie ujmujący rzeczywistość. Płyta jest o Warszawie, ale oczywiście ta Warszawa to jest też odbicie tego, co się dzieje wszędzie wśród młodych ludzi. To nie tylko warszawka, no bo po prostu Taco Hemingway bardzo trafnie diagnozuje młode pokolenie. No i tyle podsumowuje w ciekawy sposób. Tak. I chociaż jest dużo młodszy, z wieloma tekstami utożsamiam się. Chociaż bardziej pasują do mnie sprzed kilku lat. W każdym razie, jeżeli chcecie czegoś posłuchać dobrego muzycznie i jeszcze lepszego moim zdaniem tekstowo, Taco Hemingway, jego najnowsza płyta, zostawiam Wam linka, bo super, od razu cała udostępniona na YouTubie. Mega. No i nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała słów trzech o Monice Kołakowskiej, do której też Wam zostawiam linki na dole. Genialne jest to, że kolejny twórca udostępnia swoje treści za darmo. Nie każe wykupować nie wiadomo za ile milionów monet pakietów jakichś
subskrypcji. Po prostu mamy darmową subskrypcję na YouTubie, a przez to, że on ma wyświetlenia, kurczę, doceńmy to. Przez to, że on ma wyświetlenia, on też zarabia, a wcale nie musimy płacić 300 zł czy ile tam, żeby sobie poćwiczyć w domu. O, także szacun Monika, bo mogłabyś to sprzedawać za miliony monet, dlatego że to są genialne treningi. Jak zawsze ćwiczyłam z Ewą Chodakowską, gdzieś coś kiedyś pisałam turbo przez przypadek i bach Monika. Oczywiście wiedziałam wcześniej, kim jest Monika, wiedziałam, że ma swój kanał, wiedziałam, że jest fitnesską, wiedziałam, że jest dziewczyną Wardęgi, ale nigdy z nią nie ćwiczyłam. I mówię, dobra, spróbuję. Te treningi są tak genialne, pot leci ze mnie strumieniami, nigdy ze mnie przy Chodakowskiej tak nie leciał, a zwłaszcza mi się podoba to, że treningi są różnorodne, ale też są szybkie. Mamy pół godziny i załatwione. Czasem pół godziny może być intensywne jak 40 minut, a przy małym dziecku skumulowanie tego w mniejszym czasie jest naprawdę bardzo wygodne. Uwielbiam treningi bez maty, uwielbiam treningi na stojąco. Genialne, genialne, naprawdę spróbujcie, nie będziecie się nudzić, ćwiczenia się nie powtarzają, sekwencje się nie powtarzają. Monika ma mnóstwo filmów na swoim kanale, ja oczywiście mam te swoje ulubione, co prawda przy pierwszy raz jak tabaty robiłam, to myślałam, że zejdę na zawał i nigdy więcej nie włączę tabaty, teraz tabaty stały się moimi ulubionymi. No i tak sobie chudniemy razem, jakoś pomału, pomału do celu, także... Jeżeli szukacie kogoś fajnego, z kim można poćwiczyć, poskakać, powygłupiać się i ten czas mija tak, a jest pozytywne zmęczenie, endorfiny i pot leci strumieniami, a jednocześnie się nie zanudzicie, Monika poleca. No i to by byli wszyscy moi ulubieńcy. No i to wszyscy moi ulubieńcy na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, czy coś się pokrywa i co Was najbardziej zainteresowało. No i właśnie, czy ta taka krótka, treściwa, konkretna sekcja niekosmetyczna Wam się podoba i przypada Wam do gustu. A ja póki co dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.